Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, rotacja z dnia 5 lutego 2015 roku. I mamy tutaj w rotacji takie samochody jak Mitsubishi Lancer Evo 8, Audi Quattro 20V, Audi R8 4.2 FSI Quattro, Lamborghini Murcielago Roadster. Jak te samochody się spisują? Czy któryś z nich warto sobie zakupić? Zdecydowanie najbardziej wartościowym zakupem w tej rotacji jest oczywiście Murcielago Roadster. Samochód, który do tej pory myślę, że może konkurować w klasie A z najlepszymi samochodami w klasie A. Jest to naprawdę dobry wóz z dobrym nitrem, fajnym prowadzeniem i przede wszystkim lepszym niż Murcielago zadaszonym przyspieszeniem. Nie jest to przyspieszenie jakieś tam dużo lepsze, ale jest troszeczkę lepsze, jest to odczuwalne na prostej. Natomiast skręt jest trochę gorszy niż Murcielago zadaszonym. Kolejnym samochodem w tej rotacji jest Audi 4.2 FSI Quattro. Lamborghini, jak widzieliście, kosztowało 1 800 000 gotówki. Także cena jak najbardziej opłacalna co do osiągów. Natomiast w przypadku Audi 4.2 FSI Quattro jest zupełnie odwrotnie. Samochód kosztuje za dużo jak na swoje osiągi. Mimo niskich statystyk i faktu, że auto znajduje się w klasie B, samochód nie poradziłby sobie nawet w klasie C, moi drodzy. Jest naprawdę bardzo słaby. Jest podsterowny, jest wolny, nie przyspiesza. No nie wiem, co tu mógłbym jeszcze o nim powiedzieć. Natomiast ma bardzo fajne bodykity. Na przeglądzie może o tym samochodzie, który zrobiłem już jakiś czas temu, możecie sobie właśnie zobaczyć takowe bodykity. Natomiast samochód no nie jest, jest zupełnie nieopłacalny ze względu na te osiągi. Poczekajcie sobie na Audi R8 5.2, który jest niebo lepsze niż 4.2 FSI Quattro. Kolejnym samochodem jest, niech sobie zerknę, Audi Quattro 20V. I tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Jak na mój gust, samochód nie zachwyca wyglądem. Nie lubię kwadratowych kształtów, ale naprawdę bardzo fajny wóz. Też jakiś tam, znaczy on wydaje, jazda nim daje nam takie wrażenie, że przyspiesza jakoś nie najgorzej, ale gdy w wyścigu ścigamy się chociażby, nie wiem, z Mazdą RX-8, nawet gdy zrobimy go sobie dobrze w klasie B, to jest spory problem, aby dogonić Mazdę RX-8, która zresztą ma bardzo dobre przyspieszenie. Więc tutaj raczej, no nie wiem, może właśnie wam pokażę, jak ten samochód się spisuje. Miałem pokazać wam Murcielago Roadstera, ale prawdę mówiąc, ten samochód jest chyba ciekawszy, bo Roadstera to każdy chyba już zna w Wordzie albo widział już nie jeden raz, jak samochód zachowuje się na wyścigu. Ostatnim samochodem w tej rotacji jest Lancer Evo 8. I to jest właśnie ciekawy wóz. Ja sobie dwa dni temu patrzyłem oba te modele, czyli Lancer Evo 9 i Evo 8, i tak się przyglądałem, czym one właściwie się różnią pod względem wyglądu. I zobaczcie, że 9 ma troszeczkę przesunięte do tyłu fotele, natomiast 8 ma te fotele trochę bliżej kokpitu, kierownicy. Nazwijcie to jak nazwijcie. Być może po prostu są przesunięte na szynach i tyle. Nie ma tutaj nic w tym dziwnego. Natomiast mnie się samochód z wyglądu bardzo podoba i chcę go mieć w swoim garażu niedługo i wtedy będę mógł wam powiedzieć, jak właściwie się spisuje. Chociaż z tego, co słyszałem, po prostu jakoś bardzo dobry on nie jest. Jest po prostu słaby. No i odchodzą z tej rotacji samochody takie jak Corvetta Carbonowa, Gallardo Spider i dzięki Bogu Ford GT40 niestety i Mazda RX-7, ta starsza taka. No dobra, no to weźmy sobie może Audi, miałem właśnie jechać Murcielago, ale pojedziemy sobie jeden wyścig może w Audi 20V
i pokażę Wam, czy warto właściwie zainwestować trochę gotówki w ten samochód. Jakie malowanie w ogóle. Jakie ja mam tutaj statystyki? Zerknijmy może szybko. Właściwie mógłbym to zrobić przed wyścigiem, no ale skoro już wchodzę tutaj. O, mam wymaksowane Audi w klasie B. No dobra, chodźmy w takim razie do wyścigu. Co by tu wybrać? No może jakąś klasówkę, co? Zobaczymy, co nam wylosuje. Dover and Lepus. I jak myślicie, czy uda mi się wygrać z Mustangiem Bossem 302? I czy Toyotą MR2? Oj, wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko. Oba te samochody posiadają mocne nitro, natomiast moje Audi niestety takowego nie posiada. I start. Mam tutaj mały problem, tak się składa, że nie podłączyłem pada. Będę grał na klawiaturze. Przypomnę sobie przy okazji dawne czasy, jak to było. Zresztą Word jest zaprojektowany właśnie ku temu, aby grać na klawiaturze, więc nie powinno być z tym problemu. Okej. No na razie powiedzmy, że widzę ich na mapce, więc nie jest aż tak źle. Próbujemy wszystkiego co się da. Najbardziej tutaj oczywiście będzie działał slingshot. Jestem na trzeciej pozycji, więc naprawdę jest nieźle tutaj wzmocniony. Oni się tu bardzo poramowali, ja tam nie spojrzałem na minimapkę, ale widzę, że są strasznie z tyłu. Ojej, ciężko się skręca tym samochodem. Podsterowny jest strasznie, chociaż dość dobrze trzyma się drogi Audi. Tak, naprawdę dosyć przyjemnie się jeździ, chociaż mówię, że gdzieś tam później pod koniec, nie, w drugiej fazie skrętu, nie lubię tego powiedzenia, ale nie da się tego jakoś lepiej określić. Temu samochodowi brakuje skrętu niestety. No. No i tak to właśnie wygląda. Nie ma tutaj mocnego nitra i prawdę mówiąc nie ma wyścigu, na którym w tym samochodzie radziłbym sobie dobrze. Przynajmniej jak do tej pory, a gram już tym samochodem trochę, naprawdę. Więc tak to właśnie wygląda. Rotacja z dnia 5 lutego 2015 roku nie obfituje w jakieś fajne samochody, jakieś nowości i nie wiadomo co jeszcze, więc... No ale poprzednich kilka rotacji było naprawdę bardzo, bardzo fajnych i myślę, że każdy na tym skorzystał. Ja naprawdę też zdobyłem kilka dość unikalnych samochodów. Nie tylko ze względu na rotacje tygodniowe, co dwutygodniowe, ale także na co dwutygodniowe IGC Special, gdzie pojawiają się bardzo smakowite kąski niekiedy, co? Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!